Na konwencji bezpartyjnych witamy Natalię, która reprezentuje środowisko trójmiejskie bezpartyjnych. Powiedz, o czym dzisiaj będziesz mówiła na konwencji? Dzień dobry Państwu. Na konwencji będę poruszała problem rodziny, ponieważ obecnie polskie rodziny z małymi dziećmi borykają się z problemem, jakim jest deficyt opieki żłobkowej i przedszkolnej. Dlatego my jako bezpartyjni samorządowcy mamy na to rozwiązanie. Jednym z nich jest wsparcie państwa przy tworzeniu takich miejsc opieki nad dziećmi przy firmach i zakładach pracy, ale również przy instytucjach publicznych. Wówczas rodzice nie muszą tracić czasu na zawożenie i odwożenie dzieci z odległych miejsc. Drugim rozwiązaniem jest powrót, umożliwienie mamom szybkiego powrotu do pracy poprzez zachowanie 100% świadczenia macierzyńskiego i rodzicielskiego u swojego pracodawcy przy pełnym wymiarze czasu pracy. No właśnie, bo ten temat tych mam, które zajmują się tymi najmłodszymi dziećmi, rzeczywiście jest problemem, dlatego że one bardzo często nie mogą wrócić na rynek pracy dosyć szybko, przez to, że nie mają z kim zostawić tego maluszka. To też w jakiś sposób, i to eksperci o tym mówią, wpływa na tą naszą dzietność, która w tej chwili jest zatrważająca. Jak rozumiem, to jest też pomysł ku temu, żeby nie tylko przez programy socjalne, które dzisiaj funkcjonują, ale też takie właśnie ogólnie szerszą opiekę, zachęcić te młode mamy do tego, żeby tych dzieci było więcej, żebyśmy my nie mieli problemów demograficznych. Zgodzę się z tym z panem. No, obecnie na jeden powiat przypadają dwa żłobki. No, jest to zdecydowanie za mało tych miejsc, tak? No i mamy niestety, no, borykają się, tak, z tym problemem. No ja powiem, sam byłem przykładem. Co prawda moi synowie już wyrośli z okresu żłobkowego, ale jak młodszego zapisywałem tutaj w Warszawie do żłobka, to naprawdę były niesamowite historie, straszne problemy. W dużej dzielnicy warszawskiej 4 żłobki chyba bodajże są, możliwe, że teraz jest więcej. No oczywiście jest prywatna opieka, która jest dużo droższa i no i nie wszyscy sobie mogą na nią pozwolić, więc dlatego tak ważna jest ta opieka ze strony państwa. Zgadzasz się ze mną? Jak najbardziej tak. No nic, nie zabieram więcej czasu, bo ty się przygotowujesz do wystąpienia. Życzę powodzenia i widzimy się po konwencji. Dokładnie. Dziękuję i do zobaczenia.